Liceum Ogólnokształcące imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie świętuje 30 lat istnienia. W piątek 10 listopada w szkole odbyła się uroczysta jubileuszowa Akademia. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością absolwenci szkoły i zaproszeni goście. Wśród nich m.in. posłanka Agnieszka Hanajczyk, łódzki kurator oświaty Waldemar Fleischer i honorowy patron jubileuszu, burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Będę jej kibicował, tu czy obok, ale wierzcie, jesteście w moim sercu. Życzę Państwu, abyście dalej, dalszych sukcesów w kształceniu i wychowaniu przyszłych pokoleń Polaków. Życzę młodzieży jak najlepszych ocen, żeby ta wiedza zdobyta w Waszej szkole służyła im do osiągania ich przyszłych planów i marzeń. W czasie tej pięknej uroczystości jubileuszu 30-lecia z różnych stron, z różnych ust słyszeliśmy tak dużo dobrych opinii na temat tej szkoły, że ocena może być tylko jedna. Natomiast chcę podkreślić, że zaskoczyła mnie bardzo wysoka ocena działania samorządu łaskiego dokonana przez pana kuratora. Ja tak nigdy tak wysokiej oceny nie słyszałem. Pan kurator podkreślił, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która właśnie prowadzi tego rodzaju szkołę, czyli liceum ogólnokształcące. Pan kurator przecież wymienił kilka miast, gdzie te szkoły funkcjonowały, do pewnego czasu zostały zlikwidowane, a szkoła liceum w Kolumnie trwa i jestem przekonany, że trwać będzie po wsze czasy. I to właśnie w takim radosnym i podniosłym nastroju zorganizowano obchody jubileuszowe. Zainaugurowała je msza święta w intencji szkoły w kościele parafialnym w Kolumnie. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się uroczysta akademia w obecności uczniów, ich rodziców, pracowników, absolwentów i licznie zgromadzonych sympatyków szkoły. Jednym z ważniejszych punktów uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Ceremonię poprzedziło odśpiewanie przez szkolny chór polskiego średniowiecznego hymnu Gaudy Mater Polonia. My, uczniowie klas pierwszych, Liceum Ogólnokształcącego i Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie uroczyście ślubujemy przestrzegać postanowień statutu i regulaminu szkoły. Życzymy, aby szkoła była dla Was miejscem poszukiwań wiedzy, dobra, prawdy i piękna, ale także, żebyście tu właśnie doświadczyli zrozumienia, życzliwości, przyjaźni oraz radości z uczenia się. Uroczystość była okazją do spotkań i wymiany wspomnień o tym, jak na przestrzeni lat zmieniała się Kolumna, ale przede wszystkim o przyjaźniach i anegdotach ze szkolnych ławek. Pierwsze dwie klasy licealne rozpoczęły naukę w roku szkolnym 1993-94. Tak ten czas wspomina pierwsza dyrektor szkoły Krystyna Politańska. Początki liceum, powiedziała pani wcześniej, że to wspaniałe, szalone czasy. Czemu takie były? Dlatego, że szliśmy do przodu. Zmienialiśmy smutną rzeczywistość na kolorowy świat. Jak się przeprowadziłam do Kolumny w 1988 roku, to byłam przerażona, bo tak ludzie zamknięci w domach, nie było miejsca spotkań i szkoła była smutna z takimi, pamiętam, ogromnymi wrotami z drewna, jak do stodoły, a młodzież bawiła się przy torach. Bo takie były górki, więc tam były najlepsze miejsca do zabawy. Więc tak sobie pomyślałam, Boże jedyny. Na szczęście na początku to ja myślałam, że będę pracowała w swojej szkole w 13 liceum w Łodzi. A tutaj syn mi rozkazał, że albo ja tu do przedszkola, a ty tu do szkoły, bo inaczej się nie zgadzam. Więc przyszłam tu do szkoły i od razu w pierwszym roku założyłam Towarzystwo Przyjaciół Szkoły.
bo poznałam wspaniałych ludzi i z nimi można było zmieniać ten świat na kolorowy. Dzisiaj po 30 latach jest kolorowo i mimo młodego wieku szkoła się rozwija, jej uczniowie osiągają sukcesy i jak zapewnia szkolna społeczność, atmosfera jest wspaniała. Placówka współpracuje z zagranicą, Niemcami, Danią i Ukrainą. Prężnie działa przy niej harcerstwo. Jest też koło ekologiczne, informatyczne i plastyczne. Funkcjonuje Szkolne Stowarzyszenie Integracji Europejskiej, chór i zespoły taneczne. Nie brakuje barw narodowych. Biel i czerwień królowały zresztą na uroczystości. Pani dyrektor, powiedzieliśmy dzisiaj bardzo dużo na temat historii, ale przecież bardzo ważna jest ta współczesność. Obecnie teraz pani sprawuje funkcję dyrektora szkoły. Jest satysfakcja z tego, jak ta szkoła funkcjonuje teraz, obecnie. Oczywiście wielka satysfakcja, ale to jest zasługa też przede wszystkim grona pedagogicznego. Przez te 3 dekady nasi nauczyciele niejednokrotnie rozpoczynali pracę właśnie łącznie z tym, kiedy nasze liceum powstało. Oni również tutaj swoje pierwsze kroki w zawodzie nauczyciela stawiali i powiem szczerze, że to w dużej mierze właśnie zasługa tych ludzi, którzy przyszli do zawodu z pasją, z powołaniem. Ich zadaniem było właśnie przekazać wiedzę, ale też i oddać serce. Stąd właśnie nasza młodzież podkreśla, że atmosfera, która panuje w tej szkole, jest taka właśnie wyjątkowa. Dobrze wiedzieć, że można się oprzeć na osobach z doświadczeniem, osobach z dużą wiedzą i zaangażowanych w proces wychowania młodych ludzi, ale poza tym chyba ważne są też te osoby, które sympatyzują ze szkołą, bo na uroczystości było ich naprawdę bardzo dużo. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy w tym dniu byli z nami i świętowali z nami. Ta wyjątkowa atmosfera to właśnie też zasługa rodziców, całej społeczności Kolumny. Był niesamowity odzew, kiedy zwracaliśmy się o wsparcie naszego jubileuszu i tutaj muszę powiedzieć, że z każdej strony uzyskiwaliśmy pomoc i rzeczową, i finansową, i taką, która była związana z jakimiś talentami, umiejętnościami, które pomogły nam właśnie stworzyć tak wyjątkową uroczystość jak dzisiejsza. Obchody jubileuszowe były połączone ze 105. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość zwieńczyła część artystyczna zainaugurowana odtańczeniem tradycyjnego poloneza. W ramach jubileuszu została wydana broszura zawierająca informacje o historii szkoły, zasłużonych osobach i sukcesach uczniów. W marcu przyszłego roku planowany jest poetycki wieczór wspomnień, a obchody zwieńczy czerwcowa impreza sportowo-rekreacyjna.